Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a ostatnio dziennikarz. Dziś porozmawiamy o lamencie Jarosława Jakimowicza, wyrzuconego na głód, brud i chłód z TVP, któremu tak wiernie służył. Drodzy Państwo, to jest przypadek szczególny, ponieważ to jest koleś, który tuż przed nominacją do TVP na propagandzistę napisał książkę, w której opisał o tym, jak napadał na pocztę w Niemczech, jak okradał sklepy AGD, jak grabił groby żydowskie, przy czym, żeby było, podkreślamy, tylko i wyłącznie te świeże, te tych dawnych, to nie, co miało chyba świadczyć w jego opinii na korzyść jego, no ale tak sobie cytujemy. No i potem wystarczyło, że padł do nóg i rąk Antoniego Macierewicza i to wystarczyło do tego, żeby na 4 lata zagościł w TVP. To jak Państwu potem opowiem, jakie były najbardziej prawdopodobne przyczyny tego, że jest właśnie teraz na głodzie i chłodzie. Natomiast nam się to spodobało, bo nam się wydaje, że propagandziści PiS powinni wziąć przykład z tego, co spotyka teraz Jarosława Jakimowicza, bo wszystko na to wskazuje, że za jakieś 3 miesiące będą dokładnie w tej samej sytuacji. Więc posłuchamy, to jest 4-minutowy skrót, drodzy Państwo, dokonany przez Obywatele RP z materiału, który zamieścił Jakimowicz. Moim zdaniem to jest dopiero początek, on się rozgrzewa, więc będziemy czujni dla Was. Jedziemy, w którym byłem komentatorem stałym u mojego, wtedy jak mi się wydawało, przyjaciela Michała Rachonia. Sprawa trafia do sądu, jest pierwsze przesłuchanie. Telewizja daje mi swojego mecenasa, który załatwia tam jakieś sprawy takie telewizyjne, między innymi Rachoniowi, paru jeszcze innym osobom, Adama, Artura Wdowczyka. Zaczyna prowadzić sprawę. Ja mam dużo tych spraw jakichś. To jest jedna, jedyna sprawa, kiedy to telewizja zaoferowała się z racji, że było w programie. Nie było jakieś obraźliwe, straszne, nie było jakichś strasznych rzeczy. Poza tym mówię prawdę taką, która jest do udowodnienia. Mam ileś więcej spraw różnych. Ktoś to myśli, że ktoś za nas to płaci. Politycy, media wykorzystują nasze kolorowe, kwieciste wypowiedzi do tego, żeby poklepać po plecach, tak jak ściągałem flagę tutaj niedaleko, tęczową, kiedy święto flagi, wszyscy poklepali, panie Arku, ale patrz w ogóle, te wartości i tak dalej, ale żeby ktoś powiedział, znaczy w jaki sposób panu pomóc, jakieś pismo napisać, no nie ma takich, no to takie, tacy są prawicowi, taka jest prawicowa, że tak powiem, solidarność, no. Ta prawica u wielu to jest tylko fasada i mocne słowa w gębie tak naprawdę do tego, żeby być przy żłobie. No niestety, takiej wiedzy nie ma człowiek od razu. No musiałem też się trochę popływać w tej wodzie. 23 grudnia dzwoni do mnie Samuel Pereira. Tenże dyrektor, tenże wspaniały młody człowiek, dyrektor, z którym miałem bardzo dobry kiedyś kontakt. Dzwoni dyrektor i mówi, ty, słuchaj, jesteś w Onecie, masz czarną opaskę na oku, jesteś skazany w sprawie karnej. Pytam się go, panie mecenasie, ale tam się okazało, że pana tam nie było, albo ślisko było. Nie mogłem dojechać i to nie mogłem się dozwolić do sądu i to pan Wdowczyk rzucił słuchawką, odłożył i tak dalej, po czym za chwilę okazało się, że powiedział mi wszystkie pełnomocnictwa. Po wypowiedzeniu wszystkich pełnomocnictw mam potężny problem. To jest wiele spraw, ta sprawa, no i teraz ma być apelacja. Próbowaliśmy w jakiś sposób to załagodzić. Przyjacielem pana Wdowczyka jest Michał Rachoń. No to mówię, Michał, porozmawiaj z Wdowczykiem. U Wdowczyka zawsze to prowadziła taka mecenas, nie wiem dlaczego on się w to włączył, mecenas, która zawsze to ogarniała. To niech ona to weźmie, ona ma niezależną kancelarię, niech się zgodzi, żeby nie robić w telewizji tego problemu, skoro wy już z nimi współpracujecie, żeby nie było tego, bo będzie bagno, ja to bagno będę też robił. Michał Rachoń wtedy powiedział mi, powinien wtedy zwrócić na to uwagę, a to są przyjaciele, a my z Michałem też byliśmy przyjaciółmi. Michał wie, ile razy też wskakiwałem w ogień za niego w takich sytuacjach. Michał Rachoń mówi, ale ja nie mam zamiaru o tym rozmawiać z nim. To jest wasza sprawa. Ja mówię, Michał, ale to twój przyjaciel, ja przyjaciel. No, żeby nie było gnoju i twój program. Żeby nie było gnoju, to weź mi to. Powiedz mu, że on się tylko zgodzi, już zostawmy, już trudno. Słuchajcie, ja muszę ileś spraw przenieść do nowego adwokata, muszę mu zapłacić nowe pieniądze, więc ja mam... Potężny problem. Rachoń się wypiął na mnie. Wypiął się na mnie.
No to trafiłem do mojej dyrekcji, znowu do telewizji. Ja mówię, słuchajcie, to trzeba, po prostu dajcie mi innego adwokata, niech tą sprawę telewizyjną prowadzi, musi napisać apelację. I nastąpił jakiś mur. Zacząłem się spotykać z działem prawnym telewizyjnej agencji informacyjnej, gdzie wszyscy mówili, nie mogę, nie chcę, nie mogę, nie chcę, nie mogę, nie chcę, nie mam uprawnień. W końcu jeden z nich zaproponował mi, że ma jakiegoś znajomego, który za pięć kołami napisze tą apelację. No słuchajcie, jakiś absurd się robi, jakiś absurd robi, a czas mija. I w końcu w pewnym momencie jakby dostałem adwokata, dostałem, niech to będzie, że go nazwę Sławek, Sławek, bo Sławek ma Sławek na imię. Sławek złożył wtedy do telewizji tam odpowiednią umowę, żeby telewizja podpisała, no, że będzie mnie reprezentował i tak dalej. No i są tam jakieś koszta, tak, prowadzenia tego. Telewizja wtedy złożona w styczniu umowa, z tego co wiem, nie podpisana do dzisiaj, Sławek nierozliczony do dzisiaj. Umowa leży w sekretariacie, wtedy leżała w sekretariacie poprzedniego dyrektora, teraz leży u dyrektora Adamczyka, czy tam u dyrektora Pereiry i tak dalej. Wiedzą pewnie, oczywiście wiecie, jak, co to teraz będzie i tak dalej, i tak dalej. No, ja, są super chłopaki są, oni o kobietach myślą. Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest dopiero początek. No właśnie, Tomku. Czemu oni się pozbyli takiego wygodnego, wydawałoby się bezrefleksyjnego specjalnie człowieka, jakim był Jakimowicz? Rozmawiałem na temat pana Jakimowicza, straciłem ten czas, no bo to jest rzeczywiście szkoda. Szkoda gadać, mówiąc tak jak mówi klasyk. Szkoda strzepić mordę, przepraszam, tak jak mówi klasyk. Ryja. Także, ale no, rozmawiałem na ten temat. No. Szanowni Państwo, myślicie, że chodzi o jakieś różnice poglądów, jakieś idee, czy jakieś inne historie? Nie, chodzi normalnie o jakieś towarzyskie tematy, że pan Jakimowicz w jakimś przypadku był bardziej skuteczny niż inny tam z tych panów. Towarzysko, tak to określę. Radził sobie lepiej towarzysko. No i później obraza, kłótnie, no i podobno pan Jakimowicz tak robił to bardzo umiejętnie, ale balansował na skraju mobbingu. Tak te panie przynajmniej twierdziły różne, że balansował na skraju mobbingu i takiego nie już nie tylko złego smaku, ale już to mogło być kodyfikowane w kodeksie karnym, to co tam się działo. No i w związku z czym doszli do wniosku. Oni tak mu napisali. Dosyć. Tak, pan Adamczyk rzeczywiście no, był bardzo zainteresowany tym, bo chyba też pan Adamczyk jakoś tutaj w jakimś stopniu czuł się pokrzywdzony. Pozwólcie Państwo, że ja nie powiem już dalej. Przez pana Jakimowicza wystąpił również w obronie jakiejś tam różnej. No i tak to wyszło. Tu nie ma żadnej idei. Szanowni Państwo, powiem tak, nie chcę nikogo obrażać. To nie jest nic czystego i nic. No, ja nie wiem, no, nie uczestniczyłem w takich rzeczach. Janek też się takie rzeczy się chyba załatwia jakoś inaczej. No oni tak funkcjonują. Natomiast niezwykle ciekawe jest przekonanie Jakimowicza. No zaniosłem tą fakturę i poszedłem tak. Szanowni Państwo, Janek mi bardzo pomógł. Ja nie muszę ci Janek robić tutaj jakiś laurek, ale Janek pomógł mi od początku, jak byłem w więzieniu. Wiecie Państwo, jak to wyglądało. I nie było żadnych próśb z mojej strony, nie było jakichś tutaj dyskusji. Z Jankiem Janek robił sam i motywował innych ludzi, bo to nie tylko Janek, tylko tych ludzi było sporo. No ale Janek to zrobił naprawdę najwięcej, koordynował to wszystko. I cieszę się, bo jednak mnóstwo ludzi zachowuje się bardzo, bardzo porządnie. Ale nie odważyłbym się pójść do Janka i im powiedzieć, Janek, ja sobie nabluzgałem w twoim programie i tutaj proszę bardzo, adwokat to jest konieczny. No może lepiej się zastanowić i może lepiej nie bluzgać, nie obrażać. Słuchaj, to prawda jest taka, że... Bo to wygląda słabo, a nie później powiem, ja sobie mogę robić co chcę, my się przyjaźnimy i rozumiesz, ja muszę bluzgać na przykład. Nie, nie, no to panu jakimś... Panu Jakimowiczowi, coś się, ja nie słucham tego, wiecie, że to w ogóle dla mnie to są jakieś rozkminki, ja podczerwam takich rzeczy, słuchałem takich głupot, bo on tego, rozumiesz, on z mojej działki był i powinien mi papugi je zapłacić, a mnie za papugi nie zapłacił, bo to z mojej działki było, rozumiesz, razem żeśmy poszli tamtego i on mówi, żebym to zrobił i teraz, wiesz, tego i nie płacił. To ja znam tego, tamtego, nie zrobił i tak właśnie słuchałem teraz i mówię, co on opowiada, o co tu chodzi, przyniósł, zaniósł, Pereira mu nie chce.
szansę dać. No ja słyszałem, że pan Pereira nie był zadowolony z wypowiedzi pana Jakimowicza, no takich, może na jaki temat? Pod adresem pana Pereiry, no ja się nie dziwię. No ale jak pan Jakimowicz ma taki fan i tak lubi. Ja się na temat ludzi tak nie wypowiadam, bo ja wszystkich ludzi traktuję normalnie, tak jak Janek. Naprawdę, mamy różnych ludzi znajomych i nikt nie może powiedzieć, że my kogokolwiek traktujemy ze względu na orientację seksualną, czy kolor skóry, czy wyznanie, czy, że u nas to ma jakiś wpływ. Niektórzy zarzucają zbyt dużą tolerancję w kręgu. Dużą tolerancję, a tam miał. Dobrze. Szanowni Państwo, ale to jest o tyle jedna rzecz ciekawa, że ja widzę, że pan Jakimowicz się rozwija. To znaczy on już zasygnalizował, że ma problem. On szantażuje, to jest super, zarobiście, on szantażuje. To jest szantaż. Właśnie on tak opowiada o tym, że ma problem. I ja już słyszałem, że on sugeruje, że jak mu nie pomogą tych problemów rozwiązać, bo on nie dość, że stracił, że on stracił zdolność do zarabiania pieniędzy, to jeszcze został zostawiony samemu sobie z tymi procesami. Natomiast powiem Państwu tak. Po pierwsze, mnie bardzo rozbawiło ta jego chęć współpracy z prawnikami TVP. No ja Wam powiem Państwo, że ja nie wiem, kto w tej chwili tam siedzi w TVP, wśród prawników TVP, ale jak ja sprawdzałem w 2009 roku, próbowałem współpracować z prawnikami z tego słynnego biura prawnego z WORO, to generalnie to byli ludzie, którzy przychodzili do mnie z każdym pismem pod hasłem drukować przeprosiny, drukować sprostowania, przepraszać, dlatego że z ich punktu widzenia należało zrobić wszystko, żeby nie doprowadzić do konfrontacji w sądzie. Znaczy po prostu dla nich konfrontacja w sądzie to jest stres, to są rzeczy, których należy unikać, to jest jakaś robota, oni chcą przyjść do roboty o godzinie tam 9, chcą wyjść o godzinie 17, im jakieś takie stresy związane z taką stricte prawniczą działalnością nie są potrzebne. Ja naprawdę, drodzy Państwo, pamiętam... Mają dużo innej roboty jeszcze, Janku, no po co tutaj się... Nie, to pamiętam Państwu, że to była wręcz, nie wiem, dlatego mówię, że nie wiem, jaka była rotacja wśród tych zespołów, natomiast chęć do walki, zresztą później akurat zmierzyłem się z tymi prawnikami, bo ci prawnicy dostali polecenie obrony tej mojej dyscyplinarki, którą mi wręczono, jak twierdziła Lewica, na osobisty wniosek Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ nas z TVP w 2009 roku usuwała koalicja SLD PiS. To jest mało osób o tym kojarzy, ale się dogadał Czarzasty z tym, z Kaczyńskim. Oni tam sobie wzięli, PiS wziął jedynkę, SLD wzięło dwójkę, a TVP Info wzięli na spółkę. W każdym razie tam się wtedy właśnie dowiedziałem, no i polecili, powiem Państwu, że nie byli to fajterzy, więc to bardzo mi jak ten tutaj referował, że mówili im, że nie mam uprawnień, to mi się to bardzo podobało, bo to właśnie tak typowo wyglądało jak ten stary dział prawny, który po prostu robił wszystko, żeby nie funkcjonować w sądzie. Zresztą, drodzy Państwo, to oczywiście z punktu widzenia TVP utrzymywanie własnego działu prawnego to oczywiście strata czasu i pieniędzy, bo w takiej firmie to po prostu powinna być outsourcingowana kancelaria prawna, która się zajmuje po prostu problemami i której się płaci od tego, żeby tych problemów było jak najmniej. To taka stara zasada, której bardzo nie lubią socjaliści, że płaci się na przykład firmie remontowej nie za remonty, tylko za brak remontów. To kiedyś była fantastyczna historia ze Związku Sowieckiego, kiedy w jakimś tam kołchozie mieli świetne wyniki, dopóki się nie dowiedziała góra, że tam się płaci zespołowi konserwującemu maszyny nie za remont, tylko za to, żeby nie było remontów. I w związku z tym to zostało uznane za tak obrazoburcze, żeby płacić komuś za nic nie robienie, że rozmontowano to na tradycyjny system, że mają pracować i mają mieć płacone za reparacje. W związku z tym z systemu bezawaryjnego przeszliśmy na system wieloawaryjny, no bo tak się bardziej opłacało. Ale wracając do... Jest jedna rzecz, o której nie patrzysz. Jest jedna bardzo ciekawa sprawa i dotyczy ciebie. Ja chciałem poradzić panu Jakimowiczowi. Oczywiście to nie to, żebym ja podjudzał, bo ja jestem daleki od tego, wie pan, no teraz ja się bawię. Podjudzać to ja umiem lepiej, bo to gangsterów, a wy jesteście... Jeszcze nie stali koło gangsterów, czy koło bandytów. Także panie Jakimowicz, jak chcą, to umieją, a nawet żebyście lepiej zrozumieli, to umią.
bo żebyście lepiej zrozumieli, bo Jankowie ustawili pięknie, pięknie sprawę z Gmyzem i była ustawka taka, że Janek jeszcze chwila, jakby poszedł sprzątać na umszach placu naprawdę za to, że mnie, ja powiedziałem, że plakat Żydzi wszy, to jest coś złego. I to obrażało Gmyza, bo jak to Gmyz może w każdej chwili rzucać plakat Gmyzy, Żydzi wszy i z dedykacją dla Gawłowskiego, może to sobie robić. Jeżeli ma się na przykład dobre relacje z prawnikami, byłymi prawnikami telewizji, szefami. I na przykład żona tego prawnika sądzi tę sprawę. W ogóle nie wiadomo, dlaczego w sądzie na Woli, gdzie Janek nie jest, ani Janek tam w sądzie na Woli nie jest, ani Gmyz. Janek opowie o tym. Także, panie Jakimowicz, jak chcą, to mogą. Naprawdę mogą. Naprawdę mogą. U pana potraktowali jakoś fatalnie. Za pana zasługi, że pan tak się narażał. Na tą flagę LGBT wziąć i krzesło, wziąć z tej flagi. Niebezpieczeństwo, no zdjąć tą flagę, no zerwać. No, przecież, ale słuchaj, ale w biały dzień, to słuchaj, to ja bym to porównał. Straszne, nie, no straszne, to jest, nie, no, rzeczywiście. To jak odkręcenie tych, to taki sam wyczyn jak odkręcenie tych tablic przy tym, przy Koperniku, przez szare szeregi. Tak, naprzeciwko komendy policji, tak, granatowej. Na okupacji to przecież... Do okupacji, tak. No naprawdę nie, że... Masz pan te karabiny, pokazywałeś pan tutaj. Jeźdź pan, panie Kimoś, na Ukrainę. Jak mnie by puścili, teraz ja bym pojechał, naprawdę bym chętnie pojechał. Pan możesz i pan siedzisz i pan płaczesz do nich. Podczas Tomek, żeby cię zdjęli. Tak. Poważnie mówię, no płakusiasz pan. No weź pan Rutkowski miał tam pancerzony samochód, chciał jechać, zapomniał, nie pojechał. Ma ładne buty, tak jak Kadyrow. Pan też sobie kupił ładne buty i jedziesz pan na Ukrainę, no. Dobra, już przepraszam. Dobrze, to teraz poważnie. Mamy do czynienia z pierwszym takim przykładem człowieka, którego oni, jakbyście tam państwo prześledzili, to jego, my się zajmujemy, bo to jest śmieszne, drodzy państwo, powiedzmy sobie, reagujemy na wasze oczekiwania, to znaczy skoro te materiały cieszyły się sporą popularnością, no to jak to było Vox Populi, Vox Dei, czyli głos ludu głosem Boga, więc przyjrzeliśmy się jeszcze raz. I tam był taki mechanizm, że oni nie zwolnili go od razu. Oni go potraktowali tak po stalinowsku, czyli obcinali mu coraz więcej kasy i sprawdzali, czy mi to trochę przypominało tą słynną historię, drodzy państwo, jak naukowcy badali tą muchę, no i gdzie tam po oderwaniu ostatnio, czy tam oderwali jedną nogę, choć, no to chodziła dalej, oderwali dwie nogi i tak dalej, po oderwaniu ostatniej nogi zostało zapisane, po oderwaniu ostatniej nogi mucha ogłuchła, no bo już nie chodziła. No i to tak, a propos przeprowadzenia badań empirycznych i wyciągania wniosków. Więc ja mam wrażenie, że oni właśnie tak wyrywali tutaj po troszku kasy i sprawdzali, czy Jakimowicz będzie się chciał stawiać do roboty. No i się okazywało, stawiał się do tej roboty niezależnie od tego, ile mu tam płacili. Więc oni liczyli, że on się sam zwalnia. Przy okazji badali, czy udaje mu się znaleźć kogoś, kto się odezwie w jego imieniu. Czy jego protektorzy zaczną naciskać? Czy jego protektorzy okażą się być bardzo silni, trochę silni, czy tego w ogóle? I dopiero w momencie, zobaczcie państwo na te historie, bo przecież pracę stracił Kurski we wrześniu, to był pierwszy z promotorów. To był pierwszy z promotorów z tych, no. Potem Olechowski stracił pracę, czyli dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w kwietniu, czyli maj, czerwiec, lipiec to było takie już ostateczne okrążenie Jakimowicza przez panów. Mnie to bawi, drodzy państwo, właśnie opisywanie tego, jak oni to sprawdzali, bo to jest też taki pokazanie systemu socjalistycznego, drodzy państwo. Oni nie poszli i nie walnęli faceta, o którym wiedzieli, bo zakładamy, że wiedzieli o tym, że są do niego skargi, bo oficjalnie go walnęli, to napisali, że oficjalnym powodem były skargi kobiet. I z kolei Jakimowicz się broni, że poprzednie kierownictwo te skargi miało i uważało, że one nie były zbyt istotne, prawda? Więc, ale zobaczcie na tych. Przecież w wypadku takich skarg, ja, drodzy państwo, miałem jednego podwładnego też w Taju w 2009 roku, też z tej ekipy, który miał romans ze swoją podwładną.
i on miał wtedy tam etat, więc oni podlegali pod prawo pracy. Więc ja mu powiedziałem tak, słuchaj chłopie, jesteś dorosły, ona jest dorosła, macie dowody osobiste, ale moment, w którym ja dostanę oficjalne pismo od kogokolwiek, że taka sytuacja ma miejsce, to ja po prostu jadę kodeksem pracy, czyli krótko mówiąc, ciebie nie ma w tej sprawie, bo jesteś przełożony, jesteś w tym. Więc mówię, rób sobie dalej jak chcesz, ale pamiętaj, ja po prostu moment, w którym to wejdzie u mnie oficjalnie na rozdzielnik, jest momentem, w którym po prostu niezależnie od swojej politycznej protekcji, sorry, winę tu, ale ja tego na to nie będę brał, bo prawda jest taka, że Olechowski ma problem w normalnej tego, bo ten, jeżeli ktoś gdzieś składa papiery, skargi, że jest, ja pamiętam nawet w starym tygodniku Wprost była taka dziewczyna, bardzo atrakcyjna, która i był jeden bardzo niefajny facet, no już mniejsza jego na imię i nazwisko, ale sobie dużo pozwalał, ale właśnie, wiecie Państwo, to był początek, to był 2001 rok, końcówka, to jeszcze nie było takie mitu, to jeszcze nie było. I jemu się wydawało, że na tych młodych dziewczętach po prostu jego status wielkiego redaktora wystarczy. Ja musi zrobić wielkie wrażenie. Musi. Tak, że nie odważy się zareagować. Więc on miał ten, jak ta po prostu dostała szału, jak napisała pismo, to reakcja ówczesnych szefów tygodnika Wprost, tutaj można ich pochwalić, Piotra Gabriela i tam, i no pośrednio, ale to chyba on podejmował decyzję, no oni po prostu zwolnili faceta po prostu. No a co innego można zrobić? To jest naturalne. Stryknięciem palca po prostu. No. I nie, no oni się zachowali po prostu tak, żeby nie mieć maksymalnie żadnych problemów, bo tym bardziej, że kobieta była tak zdeterminowana, że gdyby tego nie, że ja nie wiem tego, natomiast no, zareagowali, dostali doniesienie, i wywalili faceta na zbity ryj po prostu natychmiast. Wykorzystywanie pozycji służbowej, no nie ma co tak mówić. I tu jest, ale chodzi o coś takiego, że a tu mamy sytuację taką, że te same skargi wpływają do Olechowskiego, no i wygląda na to, że nie reaguje, ten ci reagują, ale uwaga, oni też nie reagują od razu, oni też zaczynają jakiś dziwny taniec wokół tych doniesień. A to wszystko są, drodzy Państwo, przestępstwa. No nie wolno, nie wolno, jeżeli jedno doniesienie, no to wymaga wyjaśnień. Ale w momencie, w którym się robi ileś, no to powołujesz komisję, no nie wiem, to robisz 3-4 dni, nie wiem ile coś takiego może trwać i rozwiązujesz sprawę, a nie sprawdzasz pod hasłem, czy molestujący ma wystarczające plecy polityczne, żeby móc molestować. No to jest... No, pan Jakimowicz nie pomógł sobie wcześniejszymi materiałami, że wszystkie te panie oceniał. W najłagodniejszej formie mówił, że one mu zawdzięczają tak pracę i on je uczył roboty. To w najłagodniejszej formie. Ale no, szanowni państwo, jaki z tego morał? Przyglądajcie się wszyscy pisowcy. To jest naprawdę, tu macie wzorzec metra Sewy. Popatrzcie, tak będzie z wami. I popatrzcie teraz, ci niemianowani w poniedziałek na te cudowne listy przez Jarosława, popatrzcie, co się może dziać. Zobaczcie, jak wy później będziecie istotni. To jest naprawdę, to jest to, co mówił Roman Giertych, którzy już mówili. Ziobro, 15 minut po wyjściu z Ministerstwa Sprawiedliwości, nie ma już nic do powiedzenia. I tak, i patrzcie na kazus pana Jakimowicza. Jak to wszystko się dzieje? Co robią później ci? A rzeczywiście, ale jak tak popatrzę i na pana Rachonia, i na tych, powiem ci to ładnie. Nie spodziewałem się czego innego, jednak. To jest naturalne, że to wygląda. Ja powiem w ten sposób. To jest też tak, zwróć uwagę, tendencje jak szybko. Ja nie wiem, być może, bo ja w ogóle bardzo jestem taki zdziwiony, bo to człowiek tak doświadczony, tak, tak po prostu lekko ręką rozdaje słowo przyjaciel. Natomiast no, to jest kwestia podejścia. Natomiast dla mnie to jest też przede wszystkim taki, dla nich powinien być trening, jak potem będzie wyglądało wypływanie szalupami. To, drodzy Państwo, trzeba obejrzeć Titanic nieśmiertelny, no tam nie było zmiłuj się, to tam po prostu ktoś, kto chciał przeżyć, to dobiegał do szalupy. Ja właśnie jestem ciekaw, ile będzie tych szalup. Za mało jest, Janek, za mało jest. Tak, tak, no drodzy Państwo. Dlatego proszę cię, bo mnie korci, daj mi coś powiedzieć, tylko jeszcze jedno. Panie Jakimowicz, nic nie jest stracone. Obiecuję panu, że jeżeli ma pan coś ciekawego do powiedzenia,
pomożemy panu z ochroną, znaczy z obroną. Pomożemy panu z obroną, ale to musi być coś wartościowego i rzeczywiście coś, czego my nie wiemy, bo być może w telewizji jest taka patologia i działy się tam takie rzeczy, no, że tutaj wydaje mi się, że z pewnością pomożemy panu, żeby rozwikłać ten problem. Niech pan się zastanowi, bardzo proszę, zna pan adres Janka Wysielaczka. Bardzo. Tak, tak, to zawsze. Nie ma kłopotu. Ja musiałem, no czasami. Tak, właśnie pomagasz facetowi, bo zaraz do niego przybiegną. Nie, dobra, chłopie, masz tu naprawnika, już tylko siedź, zamknij się, już nie to idź. To też mi się spodoba, naprawdę. To też mi się spodowa. PiS ulega szantażom. Jedno i drugie jest rewelacyjne, Janku. To jest piękna zabawa. Powiem państwu w ten sposób. No, on ma sporo do opowiedzenia. Ja myślę, że on nawet nie wie, ile z rzeczy, które on może opowiedzieć, jest cenne. W każdym razie mamy, drodzy Państwo, taki pierwszy przypadek człowieka, który zawodzi, lamentuje. Na razie to było 12 minut. Esencja z tego to, jak Państwo słyszeli, 4 minuty, 4,5 minuty. Ja myślę, daj pieniążko, to jest esencja. Daj pieniążko. To jest esencja tego, że ja się denerwuję. Ja się denerwuję, bo to wszystko kosztuje. I na razie mam koszty, a jeszcze przecież muszę żyć z czegoś. No Janek, wiesz, jak pilnowane są w tej chwili groby żydowskie w Polsce? Popatrz, to jest ciężka sprawa teraz. To Tomek nawiązuje do tego, co on napisał w książce. O nastolatek mieli taki biznes właśnie, że plądrowali groby żydowskie. Ale to wiecie państwo, co, to nie chodzi nawet o to, że oni to robili. To już jedna rzecz. Ale chodzi o to, że on dobrowolnie sam napisał taką książkę. To o to chodzi. To już, że będąc dorosłym człowiekiem, uznał, że to jest wartościowa rzecz, żeby się pochwalić i utrwalić takie rzeczy na pamięci ku potomnych. Ja, drodzy Państwo, szczerze, ja odpadłem, ale żeby samemu, i to jeszcze, żeby samemu samemu nakreślić, powiedzmy sobie, taki portret własny, za który ludzie, którzy chcieliby mi dokopać, to by zapłacili ciężkie pieniądze. To on sobie sam nie, on sobie to na listę osiągnięć wrzucił od razu. Na przykład okradania sowieckie groby, czy w CV. Inne umiejętności, czy tak. Hobby, zainteresowania, nie wiem. Kupowałem dwunastolatki. Dwunastolatki tajki. Było też o tym, że pruszkowiacy traktowali mnie jak swojego, tak, że pruszkowcy, tak, że to też taki na liście osiągnięć. Tutaj ja spokojnie do tego tematu podszedł, akurat mogę weryfikować te rzeczy bardzo prędko, ale to już. Szanowni Państwo, klasycznie. Pamiętajcie o nas, jeżeli ktoś jeszcze z oglądających nie jest naszym subskrybentem, to bardzo prosimy, bo śpieszymy się, żeby przed kampanią mieć 200 tysięcy, bo to jakoś tak będzie raźniej. Szanowni Państwo, polecamy Historia Ekspert, to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Mordy polityczne drugiej RP, nie tylko te, które zlecał Józef Piłsudski, takie jak mord na generale Zagórskim, uwaga, też mord na Tadeuszu Rozwadowskim, człowieku, który wygrał wojnę, znaczy wojnę po części też, ale przede wszystkim Bitwę Warszawską, dzięki której wygrana, możliwa była wygrana wojna z bolszewikami roku 1920. Rola Piłsudskiego w tej bitwie ograniczyła się do sprowadzenia bolszewików pod Warszawę, tak w skrócie. Później też do pewnych... proszę zaraz to przeczytać. W każdym razie był zainteresowany tym, żeby generał zszedł jak najszybciej, bo obawiał się, że jego dalsze życie będzie zagrażać przywłaszczeniu przez niego legendy i autorstwa zwycięzcy bitwie warszawskiej. Oprócz tego historyczny Jezus. Ile historycy wiedzą o Jezusie tak naprawdę? I co wiemy ze źródeł? Bardzo ciekawy tekst. To jest poza wiarą, tylko co wiadomo z dokumentów. Sowiecki Izrael na Krymie. To jest, drodzy Państwo, historia o tym, że w latach 20. XX wieku były plany, aby stworzyć państwo żydowskie właśnie na sowieckim Krymie. Dlaczego to nie wypaliło? No, podobno dlatego, że Józef Stalin był antysemitą, ale nie tylko dlatego. Jest też tutaj w tym numerze tekst Syberia dla Polaków, o tym, że w stalinowskich wywózkach, czyli tych od 1940 roku realizowanych do 1941, ostatnio to jest chyba parę tygodni przed napaścią Niemiec zdążyli zrobić, zginęło w sumie około 150 tysięcy Polaków. To jest to, w jaki sposób Polacy ginęli przy wywózkach
na wschód. Jest też to tutaj, drodzy Państwo, w tym numerze taki tekst o zabójcach indiańskich milionerów. 100 lat temu najbogatszym narodem globu było pewne plemię czerwonoskórych, no i dlatego stało się również zagrożone. Bardzo ciekawy, bardzo specyficzny materiał. Chodzi o plemię Osedżów, którzy otrzymali do wydobycia ropy naftowej równowartość dzisiejszych 400 milionów USD, czyli dolarów. Szanowni Państwo, historia ekspert, polecam. A Państwo, jeszcze polecam oczywiście WIFI 24, no i jeszcze bym pominął oczywiście teraz Tomek, zajmie się wątpliwie. Posłuchaj, macie te cudowne koncepcje dotyczące defilady 15 sierpnia. Więc takie, już takie najprostsze rzeczy. Co za tusk intelektu wymyślił tam, że będziecie tych ludzi, którzy będą robili zdjęcia, będziecie mieli pretekst, żeby im tam telefony przejrzeć i robić. Nie mówię o tych, o posłach, o tej erce, tylko tych, którzy wam się nie podobają, będzie można po telefonach pogrzebać. No, brawo, gratuluję, no to już od razu mówię, uważajcie, szanowni państwo, bo taki, tam jest jakiś taki, naprawdę tusk intelektu ma taki pomysł. Ale ja ci powiem coś jeszcze jednego. Co najmniej tydzień będzie trwało to przygotowanie tego wszystkiego. Będzie ściągał sprzęt najlepszych ludzi, tysiące. Ogołocisz naszą granicę. Najlepszy sprzęt i najlepsi ludzie tutaj w okolicach Warszawy, żeby zrobić ten wasz cyrk i pokazać, jak jesteśmy silni, zwarci, gotowi, nie damy guzika od munduru, że już znamy te hasło. A jak w tym czasie coś do nas wyleci, to chyba ty byś odpowiadał. Pamiętaj, był tam jakimś chłopie, ale nie będę się mówił już chłopie, bo nie wiem, jak to jest, że mnie obraził tych. Teraz jest, wiesz, różnie to bywa. Także pamiętaj o tym. Działania PR-owskie, czyli organizowanie tej defilady, nie może polegać na tym, że się ogołoci i osłabi naszą zdolność do obrony granic. Pamiętaj, bo sam płot nie pomoże. A wy pozabieracie wszystko. Zobacz, ile samolotów chcecie pozabierać, śmigłowców i tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko. Także przemyśl to do kajecika i zobacz. A no teraz i ci pokryj, że znowu donieśli do pińskiego do Szwegierta. Okay. Szanowni Państwo, do zobaczenia.